Hej, ja jestem Dominik Zosko, kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie po tytule, dzisiaj robimy wielki, olbrzymi test lodów, które pojawiły się ostatnio w sklepach. Ja nie wiem, o co chodzi. Jest, słuchajcie, marzec i pojawiło się tyle lodów. Naprawdę, ekipa wydała chyba z 7 różnych smaków. Czajnik wydał też swoje lody, które ostatnio już testowaliśmy, ale nie wszystkie. Mochi, jedne się nie zdążyły pojawić w sklepie i już są kolejne. O co chodzi? Wszyscy wypuszczają teraz lody, więc będziemy je testować. Także nie przedłużajmy i zaczynajmy. Start, wlatują nam lody od oczywiście Coral i ekipy i mamy tutaj Cloudy and Stormy. Cloudy and Stormy to są dwa pieski, które tym razem nie są chmurką i burzą, tylko są to postacie bajkowe. I to, co mnie zastanawia, to smaki. Jakby totalnie, patrząc na opakowanie, nie spodziewałbym się, że to są te smaki, ponieważ Cloudy jest to smak cytrynowy i Stormy, czyli ten czarny piesek, jest to smak truskawkowy. W każdym razie dowiedziałem się jeszcze, że te Stormy są w wersjach limitowanych też, w sensie takiej, wiecie, wersja premium, i może się nam trafić totalnie czarny środek, więc jestem ciekawy, czy nam się uda, czy będziemy mieli jednak różowe, to się okaże. Dobra, testujemy. Zacznijmy może od tego cytrynowego. Okej, tak prezentuje się ten lód. Nie wiem, czy widać to w kamerze, ale ma oczywiście strukturę, ponieważ jest tutaj chyba strzelająca posypka. W każdym razie gryzę i próbuję. W środku jest żółty, biała czekolada w połączeniu z cytryną daje mi bardzo mydlany efekt. Nie jest to złe, bo lody cytrynowe nie są najgorsze, ale kurde, z tą białą czekoladą ja się czuję trochę, jakbym płyn do naczyń miał w buzi. No mocno średni jest ten lód. Okej, przejdźmy teraz do Stormy i wtedy przejdziemy do ocen. Tak się prezentuje już po wyjęciu z opakowania. Ale ładny kolor. Bardzo ładnie wygląda, naprawdę. Ten różowy jest świetny. Powiem wam, że jest to chyba jeden z lepszych truskawkowych lodów, jaki w ogóle jadłem. Naprawdę. Nie wiem, o co chodzi z tą posypką strzelającą, ale mam wrażenie, że bardzo mało strzela w porównaniu do lodów ekipy. W każdym razie, ten truskawkowy, moim zdaniem 5 na 5, bo jest naprawdę bardzo dobry. Jeśli natomiast chodzi o cytrynowy, dla mnie mocne 2. Przechodzimy do lodów numer 2, czyli tym razem mamy mochi vanilia z karmelem. To pojawiło się dokładnie tydzień temu w sklepach, więc uwaga, otwieramy. Ja już zauważyłem, że ostatnio zmieniła się jakaś formulacja tych mochi i oni mają w ogóle inne ciasto niż kiedyś. Kiedyś to ciasto było takie dość twarde, przez co mi się na przykład je wygodniej o wiele jadło, a teraz to ciasto jest takie mega klejące. Ja wiem, że ogólnie prawdziwe mochi też jest takie klejące i ciągnące, ale to po prostu ciężko się to je. Mamy nasze mochi. Wygląda trochę jak biała beza. Uwaga, próbujemy. Ciasto ryżowe powróciło do takiego stanu, jakie było na samym początku, czyli właśnie jest to trochę twardsze, mniej ciągnące. Jeśli chodzi na przykład o nadzienie, to na opakowaniu ono jest na samym środku tego mochi, u mnie ewidentnie jest na samej górze. Powiem wam szczerze, że to jest jedno z lepszych mochi, jakie jadłem. Jest bardzo basic, bo jest waniliowe, ale ten karmel powoduje, że mi to ma maksa smakuje, serio. Szczerze, karmel płynny robi tutaj robotę i ja osobiście od siebie daję 4,5 na 5, bo naprawdę bardzo mi to smakuje. Także powiem wam, że zaczęliśmy naprawdę nieźle, ponieważ te lody są naprawdę smaczne, ale teraz przechodzimy do kolejnej pozycji. Tylko tym razem pojawiły się lody od Grant. Tak prezentuje się opakowanie. Są to znowu lody truskawkowe. No i sprawdzimy, czy będą tak dobre, jak te Stormy. Tak prezentuje się ten lód. Wygląda totalnie basic. Zwykły, podstawowy lód z białą czekoladą i truskawką w środku. Także uwaga, gryzę. Ten jest o wiele jaśniejszy niż w przypadku Stormy. To smakuje totalnie inaczej. Mam wrażenie, że lody truskawkowe są znowu bardzo dobre, ale w połączeniu z tą białą czekoladą one smakują trochę jak lizak Chupa Chups. Mam wrażenie, że ten smak jest trochę bardziej jak sztuczna truskawka? Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. W każdym razie jest naprawdę pyszny. Smakuje totalnie jak lizaki Chupa Chups, te śmietanka z truskawką. Serio, identyczne. Ta truskawka mi o wiele bardziej smakuje. Jest trochę bardziej w stronę sorbetu. No to jest totalnie truskawka ze śmietanką. Moim zdaniem mocne 4,7 na 5. Bardzo dobry lód. Ja bym go kupił totalnie ponownie. I mamy kolejną nowość, czyli rożek Kinder Bueno. Jest to chyba jedyny rożek, którego w ogóle mamy w tym odcinku. Jakoś mam wrażenie, że ostatnio wszyscy robią lody na patyku, a nie robią w ogóle rożków. W każdym razie, Kinder Bueno. Czajcie? To może być najpyszniejszy lód, jaki w ogóle powstał. Wygląda całkiem ładnie. Jeszcze na wierzchu jest posypany chyba kawałkami czekolady. Czy to są ciasteczka? To są ciasteczka. Dobra, uwaga, próbujemy tego rożka. Na wierzchu ta czekolada jest twarda. Powiem wam szczerze, że jestem w szoku, ale nie wiem, czy to kwestia tej czekolady u góry, czy kwestia samego w sobie loda. W każdym razie smakuje to identycznie jak krem z Kinder Bueno. To jest najpyszniejszy rożek, jakiego ostatnio jadłem. Ugryzę sam dół. Jest ona tu! Ugryzłem wafelek do połowy i jak widzicie, tutaj jest dalej ta czekolada, która smakuje totalnie też jak krem z Kinder Bueno. Mogę pokazać wam jedynie tak etykietę. W każdym razie rożek Kinder Bueno 5 na 5 i naprawdę na razie wychodzi na prowadzenie.
No i lecimy z kolejną nowością od Coral i ekipy i tym razem mamy lody Gengar. One są dosłownie identyczne jak chmura i burza, czyli chmura była po prostu lodem śmietankowym, przy burzy był to czekoladowy smak, a tutaj ze względu, iż Gengar ma taki właśnie kolorek toffee, karmelowy, to zrobili wersję z toffee. Tak się on prezentuje. Dobra, próbujemy. Kocham ten odcinek. Omg. Nie wiem teraz co zrobić z tym Kinder Bueno, mój ranking się w tym momencie waha. Tutaj ta posypka mam wrażenie, że albo jest jej więcej, albo po prostu bardziej strzela, bo no maksa mi strzela w buzi. Przy Cloudy and Stormy tego nie było aż tak czuć. W każdym razie, sam w sobie lód jest naprawdę przepyszny. Ta czekolada karmelowa jest obłędna, sam lód w środku w sobie też jest przepyszny. Ja od siebie daję 5 na 5 i jest to na razie ex aequo u mnie z tym rożkiem, który tutaj leży. Na lody od Hortex i tym razem mamy lody czajnika. Jak już wiecie, testowałem je w nowościach miesiąca w poprzednim odcinku z tej serii. No i ogólnie spróbowaliśmy sobie chyba dwóch smaków. Był arbuzowy i był ten z marakują, który mi na maksa smakował. No ale zostały nam jeszcze dwa smaki, których nie odkryliśmy, więc mam tutaj znowu te lody i mam nadzieję, że teraz trafię na smak, którego jeszcze nie próbowałem. Otwieramy pierwszy z nich i uwaga, wygląda jak lód, którego jeszcze nie jadłem. Sorbet ananasowo-kokosowy z sosem wiśniowym. To było połączenie, którego się najbardziej bałem, ponieważ ja nie lubię kokosa. W każdym razie próbujemy. O nie. Na początku czułem ananas i miałem takie wow, ananasowe, ale smaczne. I na koniec wybił się na maksa kokos. Nie lubię kokosa. Z tej całej trójki, które testowałem, jeżeli chodzi o te lody, to ten jest najsłabszy, bo po prostu nie trafia w moje gusta. Ale na przykład tamten z marakują był obłędny. Dobra, zapolujmy na czwarty smak jeszcze. Okej, tutaj mam... To jest arbuzowy. Arbuzowy jadłem i był naprawdę pyszny. O nie! Kolejny też jest arbuzowy. O Jezu, ale on pachnie obłędnie, chcę go zostać. Niestety nie było mi dane spróbować czwartego smaku. Jeśli chodzi natomiast o kokosowy, no ja bym dał takie no 2 na 5, bo to nie jest totalnie mój smak, ale pamiętajmy, że te arbuzowe na przykład i tamte z marakują były pyszne. Przechodzimy dalej i tym razem mamy coś nie od influencerów. W każdym razie teraz mamy coś od Magnum. Pink Lemonade. No brzmi cudownie. Lody cytrynowe i lody sorbetowe malinowe w polewie z białej czekolady z posypką cukierkową ze strzelającym cukrem oraz cukrem o smaku owocowym. Okej, okay. Ktoś tu chce być jak ekipa? Wygląda bardzo ładnie moim zdaniem. Mamy białą czekoladę, no i w środku podejrzewam, że będzie różowy, ale nie jestem pewien. Dobra, uwaga, próbujemy. O, w środku jest biały. Lody cytrynowe są na maksa cytrynowe, ale przypominają mi bardzo te od Claudii, czyli nie od Claudii, że Klaudia, tylko Claudii, że piesek. O! Jak już się wgryzłem w sorbet malinowy, to jest naprawdę bardzo dobre, ale gdyby go nie było, czyli tak jak na początku trafiłem na samą cytrynę, to dla mnie mocno średnie. Po prostu lody cytrynowe nie są aż tak ciekawe i tak fajne i bardzo smaczne i że się je z przyjemnością, przynajmniej w moim przypadku, ale w momencie, kiedy jest to połączone z tą maliną, to jest to naprawdę bardzo dobry lód, więc ode mnie taka ocena 4 na 5. Mogło być lepiej, mogło być więcej tej maliny, ale nie jest źle i jest całkiem smacznie. Mamy dwie wersje kaktusa. Mamy tutaj kaktus pop, który ma oczywiście strzelającą posypkę, ale to już chyba wcześniej w kaktusach one były ogólnie. No i ja jeszcze znalazłem w sklepie taki, który był sweet and sour i Kasia mi powiedziała, że to wcale nie jest żadna nowość, że to już jest długo na rynku. Okej, to sprawdźmy sobie najpierw ten sweet and sour. O! Kwaśne. Miało być sweet and sour i jest kwaśne. Teraz lecimy z tym dolną warstwą. Okej, okay. Ta środkowa warstwa jest kwaśna. Jest to ewidentnie pomarańcza. Tu na dole jest brzoskwinia, przynajmniej ja to tak rozumiem, ale mój mózg już chyba nie działa przy tych smakach. Szczerze mówiąc, jest on dla mnie trochę za kwaśny, ale mi się podobają takie rzeczy. Naprawdę jest sweet and sour z naciskiem na sour. I moim zdaniem jest to bardzo dobre i daje piąteczkę od siebie. No i teraz sprawdźmy ten malinowo-jagodowy. Wygląda moim zdaniem ładniej niż tamten, więc uwaga, próbujemy. Mniej mi smakuje niż tamten. Jest trochę jak owoce leśne, taka mieszanka, ale jeśli chodzi o jagodowy, jakoś mi on nie siedzi, ale spróbowałem sobie tego na dole. To jest chyba malina i to jest przepyszne na przykład. Ten malinowy smakuje totalnie jak kisiel malinowy. Szkoda, że tych akurat mam całą paczkę, bo tu bym dał takie 3,5 na 5, a ten sweet and sour był o wiele, wiele, wiele lepszy. Dobra, miał być olbrzymi test, więc mamy coś, co ja wczoraj powiedziałem Kasi. Kasia, jak tego nie będziemy mieli, to nie nagrywamy tego odcinka. No i jeśli chodzi o te mochi popcornowe, ja szczerze się naprawdę tego obawiam. Popcorn nie brzmi dobrze w takich rzeczach. Na przykład są fasolki Jelly Belly, które były popcornowe i one były niedobre. Lody wyglądają totalnie tak samo jak te waniliowe, ponieważ są po prostu białe. Okej, nie pachnie to totalnie niczym. Są totalnie białe mochi, ale już widzę, że jest to również to samo ciasto, które mieli na samym początku produkcji, czyli nie jest to, które było w Love Story albo w karmelowych, bo tam to było właśnie takie bardziej klejące, to jest trochę bardziej twardsze. No ale dobra, gryziemy.
To naprawdę pachnie popcornem, ale w smaku ja czuję delikatny, bardzo delikatny karmel właśnie w połączeniu z orzechami. Trochę jakbym jadł Snickersa, no ale w zapachu jest to totalnie popcorn. Totalnie inaczej pachnie niż smakuje i mam wrażenie, że w momencie kiedy jem, to czuję się trochę tak jakbym jadł Snickersa, ale jak mi zostaje taki posmak, to ten posmak jest podobny do tego jakbym zjadł popcorn. W każdym razie nie są one najgorsze przez to, że smakują właśnie jak karmel z orzechami. Więc w sumie dałbym takie mocne 3,5 na 5, ale na pewno nie jest to moje ulubione mochi. No i słuchajcie, przechodzimy do końca tego odcinka. I są to chyba najbardziej wyczekiwane przeze mnie, ale też przez ludzi, lody od Gen Z. Szczerze mówiąc, nie wiem o co chodzi, że oni zrobili aż tyle lodów. Gengar, Cloudy, Stormy, ekipa, Gen Z. O co chodzi w ogóle? W każdym razie mamy tutaj lody sorbetowe o smaku arbuzowo-limonkowym. Wow, okej. Okay. Dobra. Czyli mamy tak, żółtą polewę, która jest cytrynowa, z cukrem strzelającym i mamy właśnie arbuzowo-limonkowe sorbety. Więc uwaga, próbujemy. Jestem mega ciekawy. Czekałem na to tydzień. Jest to ultra słodkie, jak na razie. Nie czuję za bardzo tej cytryny w ogóle w tej polewie. Mam wrażenie, że ona jest jakaś mega słodka cytryna, taka, wiecie, lemoniada z dużą ilością cukru. Jeśli chodzi o sam sorbet, w sumie nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Mam wrażenie, że trochę nie czuję smaku, bo te na przykład od czajnika z Cortexa, to był nam maxa sorbet arbuzowy, taki tak intensywny po prostu arbuz, że od razu go czujecie. A tutaj jem i w sumie nie wiem, co czuję. Czuję, że to jest słodkie? Dobra, wszystko wiem. Arbuz po prostu jest tak mało intensywny, że nie czuć, że jest to arbuz. Jeżeli chodzi o polewę, jest to całkiem smaczna, ale jest bardzo słodka. Limonka z dołu przepyszna. Jeśli chodzi natomiast o ten arbuz, dla mnie bez smaku. Jecie i nie wiecie, co jecie. W każdym razie nie jest to takie złe, tylko jest po prostu nijakie. Chyba o wiele bardziej czekam na lody ekipy o smaku mango niż te od Gen Z. Jest mi trochę smutno. Moja ocena 3 na 5. Także to tyle na dziś. Tutaj wam się pojawia ranking lodów z dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, czy ich próbowaliście i jak było w waszym przypadku, jeżeli chodzi o ranking. Bye!